Dobrze, drodzy Państwo, wracam do Państwa już po tej krótkiej przerwie. Nadszedł właśnie czas naszego odjazdu. Jest 19:19, ale widzę, że jeszcze tu musi towar przed nami wyjechać. Z tego wynika, nie? Tu jeszcze impulsik wyjeżdża, no tak. Wszystko pierwszeństwa ma, tylko nie my, nie? Powodzenia, a my też jedziemy. No nie, nie jedziemy przecież. Co ty mówisz? Przecież to było Modest 20, bo... Witam pana serdecznie, panie Zajmon, gdzie ty? Witam pana dziś. Lokomotywa EP07-351 Intercity ze stacji Poznań Główny Warszawa Wschodnia. Tak, miło serdecznie pana powitać. A my odjeżdżamy. Kierownik odjazd. Na dużo pan mówi, panie Michał, do kierownika. A już bym czego nie zrobiłem, drzwi nie zamknąłem na klucz. Znowu szkod będzie się patyczkową na klamkę. Fatygować się będzie, żeby ją otworzyć. Stacja była. Relacja Poznań Główny Warszawa Wschodnia, jechałem kiedyś pociągiem. Najmniej jechałem z Poznania Głównego do Warszawy, chyba zachodni wtedy. Na samolot jechałem. Na samolot wtedy. Do Warszawy Zachodniej i stamtąd na lotnisko Chopina autobusem. Albo pociągiem też można. Jak po raz wtedy jechałem autobusem, pobywa noc. Najbardziej mi się opłacało jechać nocnym autobusem. Dobra, tu widzę, że towarek stoi. Eta Pesa wyjechała przede mną. O, i czat się naprawił, teraz jest dym, niebieskie nazwy użytkowników, sama wtedy do jakiegoś innego kanału. Ciekawe, się przeładował i potem tak jest. Idź, jedzie. Musiałem ją przepuścić przed sobą. To nawet jest samoczynna blokada, dobra. Mam nadzieję, że nie wypuszczą tego towara przede mną. Nie podamy posty i prosimy zostać na miejscach i nie otwierać drzwi. Będzie jazda na odstęp, bez tego wynika, że dowodowi będzie jazda na odstęp. Ja tylko dowodowi. Bo potem on sobie pojedzie na prawo, my pojedziemy na lewo. I go wtedy wyprzedzimy. Dobra, odjazd. Panie, S1 na semaforze, gdzie tu odjazd? Dobra, jedziemy. Trochę do prokuratury. I chyba tego wynika.
Ja mam to już tutaj katastrofę kolejową. Spowodowanie katastrofy kolejowej i te sprawy, no? Rozczas pisemny S czy N? A ja nie wiem, skąd mogę wiedzieć. Ja nie mam żadnego. O, tu kibelek widzę, ładnie stoi. Nazwa Elka na zielono świeci. No co, Elfik się nie zatrzymuje w tym? Chyba na Dowicach Park? No widzę, park jest chyba tak ostatnio. Może się zatrzymuje, ale jeszcze do mnie, no. Może jeszcze ma SBL-ki przed sobą. Za sobą, znaczy się nie przed. No, na pewno ma lepsze przyspieszenie, bo no ja... z tyloma wagonami, zanim się rozpędzę, to chwila minie. Może już uciekł na dwa odstępy, całkiem możliwe. Mi się tu zawsze się hamowało, żeby zwolnić do 110, ja się nawet do tyłu nie rozpędziłem. No, na ostatniej dostępnej godziny. Ale już ruszył. Już ruszył, ruszył. Bo się zmieniają. Czy już ruszył? Znaczy mi się nie uda go dogonić, nawet jeśli bym chciał. Będzie ciężko złapać. One mają dobre przyspieszenie. Nie, kurwa, jest jeden z zmiany rozczasów na rozczas pisemny. O. A to niedobrze. Nie, na SBL-ce, jeśli jest czerwone, starczy się zatrzymać, podać sygnał baczność i można jechać dalej z prędkością ograniczoną do 20 km na godzinę. Takie są przecież przepisy. Co 22 wagony pasażerskie? To sporo. Ja mam tylko 12 i się ciężko jedzie. Myślę, co widziałem, że mechanik wolał poczekać na zmianę sygnału i jechać rozkładowo. A ja w praktyce kiedyś właśnie jechałem i wziął się, zatrzymał, dał sygnał na baczność i pojechał z prędkością 20 km na godzinę. Może wtedy tamten akurat wiedział o tym, że jest awaria i SBL, i dlatego tak zrobił.
Bo był to sygnał wątpliwy, bo ciężko jest zobaczyć z pozycji pasażera takie rzeczy. Na tyle na służbie, że się zatrzymał, dał sygnał i pojechał. Jechał z prędkością ograniczoną do 20, więc uznałem, że była to awaria semafora NB. Albo czerwony sygnał. Nie pamiętam, że wtedy dużo było opóźnienia, chyba całe 10 minut. Przez tą sytuację. 10 minut. No i widzicie, Elfisz tu staje. A on teraz kabinę zmienił? On będzie jechał teraz na nas? Nie, tam 10 minut. Ja 10 minut dalej. Ostatnio jechałem z pociągiem z Poznania. To był mój ostatni przejazd pociągiem. To miał opóźnienia 90 minut. W aplikacji się patrzę, czemu ma opóźnienia, a tam było, że ten pociąg po wypadku z udziałem człowieka. Mówię, no tak. Idzie pod Wrocławiem. Mówię, no to jeszcze sobie chwilę poczekam. I było opóźnione faktycznie o 92 minuty. A o tym, że miał wypadek z udziałem człowieka, to nawet przez komunikaty stacyjne powali. Ostatnia TLK Wolin miał ponad 9 godzin. No jakby ten miał tyle, to jeszcze miałem jedno połączenie, więc bym szybko zarezerwował bilet na ten drugi pociąg i tyle, i bym dojechał. Bym po prostu zamienił połączenia. No i na hamowanie. Nawet 10 przejazd planowy 6-9 i przyjechał po 16. A ja spoczuję tym pasażerom, co tam siedzą na pokładzie, nie? W środku tego pociągu, bo ci co jeszcze stoją, to mogą, nie wiem, iść gdzieś, poczekać. A ci siedzą na środku, nie wiadomo gdzie pola i czekają na coś, aż coś się wydarzy. I ani nic tu sobie do jedzenia nowego kupić, ani rozpożywaj to, co jest. A ten Elfik od PC będzie się wracać, bo on jedzie dokąd? Za Rzecza. Od kierownika odjazd czerwony. Super. Pociąg opóźnienie 4 minuty. Opóźnienie. Ja mam na razie opóźnienia 3 minuty, tak? Teraz będą równe 3. I czekamy na zbawienie. Mój brat pisze coś za Ramonem. Panie Wód. No w ogóle będzie jechał inny pociąg i będzie miał pierwszeństwo przede mną, nie? O, pociąg towarowy będzie jechał przede mną. Widzicie to? Nie, no właśnie w stronę Wodowic. To ma ustawione, czoło pociągu zmienił, nie? Przyjechał do Włodowic i będzie jechał w stronę Włodowic Zachodniej. A to będzie jechał pociąg towarowy, no. Widzicie? Nadciąga. I ma podane S1. S2 znaczy się. No, widocznie tak można, nie? Pociąg pośpieszny będzie opóźniony jakieś 5-6 minut, tylko ladwiowo towarowy jedzie. Nawet i o więcej, o 7 może i nawet będę opóźniony. Bo na razie jestem 4.
Zanim on przejedzie, zanim mi podadzą wyjazd? Ale sobie poczekamy. Ile to mi pokazuje? Ja aj się mazur na transmisję, coś ten licznik się zepsuł. Jest 5 osób na transmisji. Według YouTube'a maksymalnie było dziś 7. Dobra, jedzie ten towarowy, czy nie? Ja już mam opóźnienia 6 minut praktycznie. O, jedzie. Co dziwnego się dzieje, no... Pociąg towarowy przejeżdża przez stację i zaraz będzie jechał przede mną. O, widzicie? Z telemarkiem po ręku. Ja idę kamerą. Ale decyzja dyżurnego. O, ja już bym zdążył z tej stacji odjechać, ten by się nie musiał zatrzymywać, nawet ja już bym pojechał. Może dlatego, że ja ciężki pasażerski jestem. No zaraz i tak pojadę tam obok wtorem i go wyprzedzę. Nie? Nie wiem po co to. Czy to dlatego, że ten tu towar koło nas wjeżdżał, ten? No bo ja tam powinienem na lewo gdzieś się pchać. A nie, 4 minuty to ja bym tu dużo rzeczy zrobił. A teraz czemu nie jedzie? Powinienem odjechać 30, jest 37. O, jedziemy. 7 minut opóźnienia. Jest bardzo małe opóźnienie na transmisji na YouTube, bo pan Michał tak właściwie pisze. W tym samym czasie, co ja dostaję sygnał na semaforze. Jakie ciężkie zadanie mamy? Ja na 7 minut na pewno nie nadrobię, nie?
Może minutę ostatecznie. Co też powątpiewam. Zadanie jest na pewno takie. Wyprzedzić tego towara. Co do nas przyblokował. To jest zadanie. Na dzisiaj. Wyprzedzamy towara i naprawiamy. A teraz my przed niego się wciśniemy. On przed nas, to teraz my przed niej. Zmniejszyć opóźnienie, dogonić byczka. A nawet jak go dogonię, to i tego opóźnienia nie zmniejsza. Jest szansa tak go dogonić, tylko może tym grabówek lachy na tej stacji może on uciekać gdzieś na prawo czy na lewo, więc trzeba się pośpieszyć, żeby czasem nas